Cześć! Słuchajcie, wstałam i jakiś czas temu. Tam dzisiaj szybko, więc nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest 9:53. Okej, mam zajęcia, ale wiecie co, to są zajęcia takie, na których nie trzeba być. Słuchajcie, jest 9:53. Ja miałam budzik nastawiony na 7, bo chciałam nagrywać właśnie z rana i w ogóle muszę się uczyć. Jeszcze chciałam zmontować film, a jeszcze idę na zajęcie dzisiaj. Jeszcze idę do pracy wieczorem i jakby wiecie, chciałam być taka w miarę produktywna, ale no, nie wstałam o tej 7. Moja koleżanka się rano mnie śmiała, mówi, kurwa Jula, to by napierdalały budziki od 3 godzin, czy ty wiesz? I ja tak, to kurwa, jakby wiedziała, to by wstała. Zrobiłam sobie kawę. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik, taki glow up film. Chcę zrobić dzisiaj takiego trochę mini vloga, nie wiem w sumie, nie wiem co to będzie. Znaczy, tak, chcę na pewno, słuchajcie, zrobić sobie, kupiłam sobie farbę do włosów. Ogólnie nie zwracajcie uwagi na stan moich włosów, ale słuchajcie, ja nie myłam tych włosów 4 dni, ale to dlatego, że wiecie, ja chodziłam z takim slick Bella Hadid hair i one nie byłyby w takim złym stanie, gdybym ja jeszcze nie dawała na niego, wiecie, olejku, żeby to były... No wy wiecie o co chodzi, nie? Kto wie, ten wie, więc jakby ja się nie będę tłumaczyć. Słucham Mac Millera rano i Frank Ocean i jakby ja już od razu po prostu jestem gotowa, żeby żyć. W ogóle nie wiem, czy wy też, ale ja po prostu słucham muzyki cały, kurwa, czas. Na zasadzie, no, uwielbiam słuchać muzyki. Jakby, jak można nie słuchać muzyki rano? Czy można? Bo ja wiem, że są ludzie, którzy są bardzo, bardzo ich to denerwuje. Ale ja właśnie nie lubię ciszy. Ja nie mogę siedzieć w ciszy, bo ja dostaję szału. Także słuchajcie, kupiłam sobie w ogóle farbę do włosów, w sensie taką szamponetkę, bo ja, jakby wiecie, I love being blonde, you know, w sensie jakby bycie blondynką, inaczej ja nie jestem taką blondynką, to jest mój naturalny kolor, ale ogólnie są sprzeczne jakby takie kwestie, czy ja jestem blondynką, czy brunetką, bo to jest moje farbowanie, jakby to jest pofarbowane. I słuchajcie, ja uważam, że jestem ciemną blondynką i są osoby, które twierdzą, że jestem brunetką i jakby jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja nie wiem, co się ludzie w ogóle w dupie byli, gówno widzieli, o, bo ja jestem ciemną blondynką, naprawdę, jakby jak mi, tutaj wiadomo, że tutaj są takie włosy, wiecie, ciemniejsze, ale jak ja mam naturalnie swoje długie włosy i jest lato, to ja mam takie złote refleksy, nie wiem, wiecie co, ja czasami sobie mam wrażenie, że sobie to wmawiam, że jestem tą ciemną blondynką, bo ja po prostu bardzo chcę być blondynką, tak naturalnie, więc to chyba dlatego. Kupiłam sobie takie szamponetki, których ja już używałam jakiś czas temu, z Cameleo. Brown, dark brown. Kolor shampoo. I ja chyba chcę, ja chyba teraz się czuję jako brunetka. Ja chyba chcę być brunetką na ten moment. Dzisiaj to będzie taki glow up vlog, jakby robimy glow up. Wiecie co chodzi? Ja już mam po prostu, słuchajcie, takiego, nie wiem czy widzicie, my little mustache. To jest mój wąs. Ja, jak jest lato, to naprawdę nie wiem o co chodzi, czy po prostu promienie słońca tak działają na, nie wiem, porę włosów, ale generalnie mój wąs, naprawdę to są dwa, trzy dni i ja już mam kurwa wąsa, jak nie wiem co. Ja mam takie, ale o co chodzi? Dlaczego? Nie? A w zimie to jakoś tak, nie wiem, już go nie robiłam strasznie długo. No i widzicie, tu nic nie widać i teraz pomyślicie, że ja kłamię, ale ja nie kłamię. Ja nie kłamię, więc jest, widać go, ale kurwa jakoś go nie widać. Nie wiem, może to jest w mojej głowie wszystko, wiecie, może tak być. Boże jedyne. Dobra, nie wiem od czego ja mam zacząć ten taki glow up. Bo ja chcę dzisiaj, chcę wyglądać hot. Wiecie co chodzi? Ale nie wiem po co w sumie, bo ja idę tylko na uczelnię i do pracy. Ale jest piątek i może być tak, nie może tak być, ja nie mogę iść nigdzie dzisiaj po pracy, bo ja Julę muszę się uczyć jutro. Nie ma to w ogóle żadnej nawet opcji, że ty wyjdziesz z pracy w nocy i ty pójdziesz gdzieś na piwo. Nie, nie. Nie, ja muszę się naprawdę uczyć, to już nie są kurwa żarty, zaraz jest sesja, ja... Dobra, to wiecie, to po prostu tak, o, dla siebie. I nie, może ja zacznę w ogóle, może ja umyję twarz. Ja mam wam to pokazać. Boże. Kurwa, ja naprawdę muszę zacząć jakieś pisać scenariusze, bo to są po prostu takie bardzo chaotyczne to wszystko jest, no ale już trudno. Nie, muszę umyć zęby. To jest pierwsza rzecz, chyba najważniejsza. Bo zaraz się pożygam. Ej, wiecie, że są ludzie, którym nie śmierdzi z buzi rano? To jest bardzo dziwne. Dla mnie takie osoby są skreślone, bo to nie jest normalne. I ja wtedy myślę, że oni po prostu poszli, umyli zęby i wrócili do łóżka.
Kogo to obrzydza, ręka w górę? Nie, nie. Możemy przystąpić do mojej metamorfozy, do zrobienia ze mnie hot ass bitch. Wiecie, no czasami trzeba. Czasami nawet warto jakoś tak, wiecie, zadbać o siebie. Na przykład, nie wiem, może zacznę od w ogóle jakiejś maski na twarz? Boże, ja wiem, że ona mi nic nie da, no ale może coś da akurat dzisiaj. Więc jakby ja sobie nałożę to i... Ej, ogólnie czy wy też, jak nakładacie maski, to nagle wyglądacie po prostu 100 razy bardziej hot? Ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego jeszcze nie zostało znormalizowane to, żeby wychodzić tak na ulicę w takich maskach i generalnie tak funkcjonować? Bo naprawdę ja uważam, że posiadanie jakiejś takiej, nie wiem, czegoś na powierzchni twarzy od razu sprawia, że, nie wiem, ja na przykład od razu mam ochotę sobie zrobić zdjęcie, selfie, automatycznie, jak ja mam maskę na twarzy, bo ja mówię, wow, who's that fame babe in the mirror? Powinnam zrobić sobie jeszcze jakąś taką glinkę czy coś, ale ja strasznie nie lubię tego zmywać i mnie to denerwuje, nie mam w ogóle do tego nerwów i to zastyga w przeciągu 5 minut. Ja nie mam jakby czasu siedzieć i pamiętać, żeby to psikać wodą, żebym nie miała zmarszczek na stare lata. Ja mówię, nie mam na to czasu. No i nie mówcie, że nie wyglądam hot. Ja nie wiem, o co chodzi. To jest jakieś psychiczne. Tak, muszę przestać używać słowa psychiczne, bo ktoś mi powiedział, kocham to, że używasz słowa psychiczne w każdym filmiku, ale jakby ja chyba tego nie kocham. Chyba to jest dziwne. Nałożyłam maskę, chyba to jest taka pierwszy step. Teraz słuchajcie, ja zobaczę co ja, bo ja już robiłam te takie kameleo na włosy, ale powiem wam, że wiecie, że ja mam taki zakuty łeb, że jakby ja już to robiłam i ja powinnam wiedzieć jak to się nakłada i ja nie wiem. Ja już to robiłam z 4 razy. Ja nie wiem, nie pamiętam, bo mój mózg nie przyswaja takich informacji. Sposób użycia. Załóż dołączone na rękawiczki. Rozprowadzić równomiernie, masować aż do wytworzenia się piany. Ale przecież to na mokre włosy trzeba. Czy na suche? Niemożliwe, że no. Szampon koloryzujący to Jula na mokre. Ja jestem jakaś psychicznie nienormalna. Czyli ja muszę umyć włosy. To może zanim umyję włosy. Może zanim umyję włosy, słuchajcie, to nałożę maskę na włosy. Wróciłam do tych masek z Only Bio. Ja mam do włosów średnioprowadzych, bo takie mam włosy, więc musicie sobie dostosować do swoich. Kocham! Ta maska, nakładasz i po prostu jest bombastycznie. No, co byście nie mieli na głowie, największe kurcze gówno, to uratuje te włosy. Więc jakby ja chyba sobie teraz zrobię taką maskę. Nie? Tak zrobię. Uwielbiam też strasznie zapachy z tej linii, jakby oni są jacyś szaleni. Strasznie nie lubię robić takich rzeczy rano, jakby totalnie wolę sobie robić takie miłe, cozy thing wieczorem, no ale ja dzisiaj wieczorem będę w pracy. Nie wiem, czekamy teraz z tą maską, ja sobie może pójdę, pouczę się angielskiego, o! Może sobie jeszcze kawę zrobię jedną, co? Chyba to nie będzie głupi pomysł. Naprawdę w tym momencie czuję się jak taka it girl. Wiecie, mam maskę, mam jakieś tam coś na twarzy, będę robić kawę? I mean... Super. A najbardziej jestem ciekawa, bo już dawno nie miałam brązowych włosów, jak będę wyglądać i jeszcze jak sobie zrobię makijaż. Dobra, robię kawę. Czemu nie? Czemu nie? Dobra, myślę, że posiedzę tak z tym do 11:30, czy zdążę, wtedy 12, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Myślę, że ta godzina będzie w porządku, mam nadzieję. I do tego ja mam tutaj słówka wypisane, także będę sobie tłumaczyć teraz i widzimy się kiedy? No za chwilę. Dobra, słuchajcie, koniec tego dobrego, minęło już wystarczająco dużo czasu. Idę to zmyć, idę się umyć w ogóle. Wiecie, o co chodzi. Umyję się, żeby już być ready to go, steady i w ogóle super fajnie. I będziemy nakładać tą farbę. Słuchajcie, jestem z powrotem.
Jestem po prostu w tym momencie fresh and fruity. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Ja mam ogólnie dwie saszetki, ponieważ ja mam bardzo gęste włosy, mam ich strasznie dużo. Pamiętajcie, żeby ubrać sobie coś takiego typu stara szmata, na której wam nie zależy. Rozprawić równomiernie i wymasować aż do wytworzenia się piany. Pozostawić na około 20-30 minut. Dokładnie spłukać. No to już. Wszystko będzie upierdolone tą szamponetką. Więc ja nie wiem, słuchajcie, co ja mam zrobić ze sobą w tym momencie. Wiem, ja to zrobię nad kranem, słuchajcie. Będziecie się musieli ze mną przenieść. O! Okropne są te rękawiczki, ja chyba ubieram inne, mam takie swoje. Przecież słuchajcie, ja nie będę się tutaj, wiecie, stresować niepotrzebnie. Are you ready? Dobra. Kurwa, szczerze? I nie wiem. Tutaj się ma wytworzyć jakaś piana. O kurwa. Ale jak na razie, to nic takiego się nie wytwarza. Prawda? I ja się zastanawiam, czy ja na pewno miałam umyć włosy. Ale chyba tak, skoro jest to szampon. Czy wytwarza mi się jakaś... Nie wiem, słuchajcie, to jest właśnie takie śmieszne, że ja to robię już któryś raz i widzicie, ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Dobra, nakładamy jeszcze więcej. Jasna, pała, wszystko w tym jest już obsrane. Ja się w ogóle boję, że to będzie czarny kolor, bo to chyba... Ja wziąłem dark brown, ale jakby ja nie chcę być taka kruczo-czarna, jak taka Karyna. Myślisz, że ja będę wyglądać jak Karyna? Ja już wyglądam jak Karyna, jasno. Dobra, trudno, zmyję się. Ja lubię takie eksperymenty, takie jakieś różne challenge. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że ja to muszę ogarnąć i ja zaraz się do was odezwę. Jest, kochany. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to mi zejdzie z tego czoła, bo nie schodzi mi to z rąk. A nie, schodzi. Chwała Panu Bogu. Bo już myślałam, no ale nie mogę domyć rąk i mam taki palec. Wygląda, jakbym grzebała... Uszy całe ujebane. Boże, kochany. No i na co to? Widzicie? To jest taki glow up. Ale Messi jest tutaj jak po prostu, ja nie wiem, wszystko jest kurwa upierdolone. Po prostu... Ja nie mam siły. Czekamy teraz. Dobra, słuchajcie, now is the time. Wit. Complete Easy Gel Wax Strips. Nie wiem, czy one nie są za... Nie no, są git. Takie paski. Mam wąsa. No i co? Jakby tak mam go i wiecie co? Ja wam powiem jeszcze, że dzięki temu, że mam wąsa, mam na przykład mega długie rzęsy. I mega ciemne i fajne w ogóle długie brwi. Wiecie, o co chodzi? Coś za coś? Coś za coś. Nie wiem, jak to... Lecisz, Jura. Lecisz. 3-4. Nie. Nie wyjdzie teraz. Boże, kochany, muszę się napić kawy. 3. Dobra, było, nie bolało. Widzicie tego skurwiela? Nie widać go. Ja wam pokażę, o, ja wam pokażę to tutaj, że ja faktycznie mam wąsa. To nie jest w ogóle mój wymysł. Nie żartowałam. I teraz muszę to czymś zmyć, najlepiej jakimś olejem. Mam jakiś olej jojoba? Boże, co to jest? Jakiś taki arganowy. Wow! Słuchajcie, ja raz miałam taką sytuację, że robiłam sobie właśnie wąsa i słuchajcie, ja wyrwałam sobie skórę i chodziłam z takim po prostu, z taką dziurą w twarzy. To było bardzo zabawne. No właśnie, i po co to wszystko? Widzicie, patrzcie, co ja mam na twarzy. Po co ja mam to robić w ogóle? To był głupi pomysł z tym takim jakimś metamorfozą, glow upem, bo ja wyglądam gorzej niż rano chyba. Dobra, wiecie... Ja teraz nie nałożę podkładu przecież na to. Jestem taka głupia. Jezu. No i co to jest?
Dobra, mi się wydaje, że czas na makijaż. Już trudno, będziemy ryzykować, bo ja zaraz muszę ściągać te włosy. Podkład. Ja kocham ten podkład z Bielany. To jest, nie wiem, to kosztuje 20 zł. To jest świetna sprawa. To nie ja, to nie ja. Przysięgam, to nie ja. To podkład. Słuchajcie, teraz daję jakiś taki korektor. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś taki The Multitasker Concealer Rimmel. Teraz, słuchajcie, daję puder do twarzy. Banana Light Revolution Makeup. Nie wiem, co? Taki Makeup Revolution. Nie Revlon. Bardzo lubię ten puder, bo on ma taki kolor taki trochę bananowy właśnie. Mam wrażenie, że ten film będzie trwał 100 lat, więc chyba muszę przyspieszyć i przestać gadać głupoty. Nie wiem, czy w ogóle tak wyglądają takie glow-upy, czy o to w tym wszystkim chodzi, że się po prostu maluje i tyle wystarczy i to będzie glow-up? Czy ja powinnam, nie wiem, zrobić sobie botoks na przykład? Bo szczerze, nie wiem. Nie wiem, czy taka metamorfoza was zadowoli. Daję w ogóle teraz bronzer, bo nie powiedziałam. Daję bronzer, jakaś taka czekoladka. Jest już moja druga taka czekolada z Lovely i bardzo lubię, bo to jest stanie i fajne. I ja sobie daję jakoś tak tu też podobno się daje, żeby czoło było mniejsze. Ogólnie teraz daję róż. Najpierw daję róż taki w pudrze, w sensie taki w kamieniu jakby. Teraz daję taki róż w płynie. Teraz brwi. Dobra. Dobra, ja teraz muszę namalować kreskę. Fajna, taka grubsza, ale jest nawet równa. Dobra, lecimy z drugą. Nie wiem, czy to jest proste, czy to jest krzywe. Nie wiem nic. Teraz, słuchajcie, używam zalotki. W ogóle zaczęłam używać zalotki i to jest game changer, jakby. Mam tusz, taki inny, fioletowy. Lash coś tam. Nie wiem, nie podoba mi się ten makijaż, wyglądam obrzydliwie. No ale dobra. Dobra, usta. Używam Vibo Nude Lips. Mamy makijaż i generalnie, słuchajcie, jest sprawa taka, że my musimy już to zmywać. Ogólnie, jeżeli się zastanawiacie, Jula, jak tam twój makijaż? Ale czy ktoś mi może powiedzieć, czy ja... o co chodzi? Dlaczego ja mam taki proces myślowy? Wiecie, o co mi chodzi? No chyba... O, to z tym się zrobi. Chyba muszę to zmyć. Ja pierdolę. Dobra, ja się zaskakuję z dnia na dzień. Po prostu, wiecie, nigdy ze mną nie ma nudy. Widzicie? Pamiętajcie w ogóle, żeby... Chociaż jedną taką wam dam mądrą poradę może. O, może tak. Jak robicie takie szamponetki, to nie bierzcie białych ręczników. Absolutnie. Tylko takie obleśne, niebieskie. Dobra, ja muszę to naprawić i ja do was wracam, jak już wysuszę włosy może? Jezu, wyglądam staro, dlatego ja nienawidzę ciemnych włosów i już wiem, że to była zła decyzja. Wyglądam jak stara baba, wyglądam jak czarownica. Gdzie jest mój blask? Gdzie jest moje... Nie, ja wolę być słonecznikiem chyba jednak, no. Dobra, wiecie co, może wysuszę i będzie lepiej, dajcie mi moment. Wiecie co, to był fałszywy alarm? Jakby chyba jednak I look hot. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, bo ja mam jednak chyba mieszane uczucia. W lustrze patrzę na siebie i mówię, cześć, mała. A później patrzę tutaj i mam takie, ale co ty robisz w ogóle? Co ty masz na głowie, kochana? Nie wiem, czy lepiej w ciemny? Nie, na pewno nie lepiej. Na pewno nie lepiej, nikt mi chyba nie powie, że lepiej. Nie.
Nie wiem. Nie, nie. Nie, wyglądam jak stara baba. Wychodzimy z tym. Nie, absolutnie, absolutnie. Nie wiem, słuchajcie, to chyba tyle z mojego glow up. Jakby dajcie znać, czy wam się podobało, czy w ogóle jest jakaś różnica przed i po. Mi się wydaje, że jest. Że jakby jest różnica, ale czy na lepsze? Mi się wydaje, że nie. Ja chyba lepiej się czuję w blondzie i chyba to jest najważniejsze, jak ja się czuję, prawda? A jak, no nie wiem, nie wiem. Nie jest źle, no bad, ale... Jakaś taka jestem nieprzekonana. Nie jestem chyba zadowolona. Chyba to jest glow down. Chyba jednak wolałam siebie w włosach, które nie były umyte i były blond przynajmniej. Dobra, słuchajcie, to tyle w dzisiejszym filmie. To był chyba bardzo chaotyczny film, bardzo chaotyczny Get Ready With Me. Dobra, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!